Zamiast dostarczyć, zabrała do domu 30-letnia listonoszka z łazisk górnych. Uzbierała w swojej piwnicy ponad 2600 niedoręczonych przez siebie przesyłek. Niektóre z nich otworzyła, bo była ciekawa, co jest treścią listu. Zgłosiła się do nas e, pracownica poczty, która zgłosiła, że ma podejrzenia, że jedna z listonoszek może ukrywać korespondencję, a wynikało to z tego, że do poczty zaczęły zgłaszać się zarówno prywatne osoby, jak i przedstawiciele miejscowych instytucji, że nie ma oczekiwanej korespondencji. Policjanci pojechali do domu tej kobiety, w mieszkaniu 30-letniej łaziszczanki znaleźli 2600 ponad 2600 przesyłek, aż 279 z nich było otwartych, a w środku były między karty bankomatowe, wezwania z wojskowego centrum rekrut wyroki sądów czy pisma z ZUS-u. Oprócz listów policjanci znaleźli w mieszkaniu 30-latki także ponad 30 działek amfetaminy. Listonoszka została objęta policyjnym dozorem. Grożą jej dwa lata więzienia.